Siema. Z moich obserwacji wynika, że znakomita większość copywriterów chce dwóch rzeczy: po pierwsze zleceń, po drugie, minimalnym wysiłkiem. A że moim zadaniem jest dawać odbiorcom to, czego chcą. W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, jak mieć zlecenia pod ryj. Teraz króciutkie intro, a ty w tym czasie masz 8 sekund, żeby zostawić suba dla YouTube'a, kliknąć lajka dla Spotify'a, to pomoże temu kanałowi rosnąć i mówić więcej o zleceniach. Zapraszam! Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja nazywam się Daniel Bartosiewicz, piszę pieniądze i pomagam copywriterom zarabiać więcej hajsu, m.in. przez ten podcast. Dzisiaj chcę poopowiadać o tym, czy zlecenia pod ryj można mieć, czy nie i jeżeli tak, to jak na nie zapracować. A jeżeli nie, to dlaczego ich nie masz? Zapraszam. Pierwsza kwestia, dlaczego pod ryj? Był kiedyś taki sketch kabaretu Smile, Merlin Manson, i w nim pada takie zdanie: Nie ma kakao! Skończyło się! się! nie hotel, że ci wszystko podrej podstawią! No właśnie, w copywritingu to też nie jest hotel, że ci zlecenia podrej podstawią. Nie jest hotel, i w kolejnym odcinku z serii mitów o copywritingu chciałbym rozwiać ten mit, że od siedzenia, od czekania, od rozmyślania o czymś, Coś ci przyjdzie. Nie przyjdzie. Można mieć zlecenia pod ryj. Można mieć zleceń pod korek. Można mieć więcej zleceń niż można przerobić. I znam ludzi, którzy tak mają. A dlaczego tak mają? Na pewno nie wyczekali. To nie jest wysiadywanie jaja, że jak będziesz siedzieć na dupie dostatecznie długo i tam się zrobi taka odpowiednia temperatura, to z tego jajka wykluje się piskle. To, to tak nie działa. Dlaczego jeszcze pod ryj? Dlatego, że w mojej opinii. Osoba, która czeka na gotowe, niewiele się różni od tej przysłowiowej świni, która czeka przy korycie, aż w to koryto coś wpadnie, żeby się z niego narzeć. A jeżeli nic w koryto nie wpadnie, to świnia cały dzień nic nie zeżre. Chociaż uważam, że to porównanie jest trochę krzywdzące dla świni, dlatego że jeżeli świnie przyciśnie głód, to ona skądś żarcie sobie wykombinuje. Choćby miała wygryźć dziurę w ogrodzeniu i pójść w pole, żeby znaleźć jakieś ziemniaki czy pomidory czy inne, kłącza, to to po prostu zrobi. A ja mam wrażenie, że wielu copywriterów nawet tego nie zrobi, że po położą się obok tego koryta, zdechną z głodu albo po prostu, nie wiem, pójdą gdzie indziej. I będą całe życie opowiadać, że siedzenie przy korycie i czekanie na gotowe jest złe, że copywriting, copywriting to jest chujowy zawód, bo, bo się nie da z niego wyżyć. No, jeżeli nic nie robisz, tylko siedzisz przy korycie, no to nic dziwnego, że nie możesz z tego wyżyć. Ktoś może się tutaj obrazić, że o Boże, Daniel, bo ty z taką pogardą, mówisz o tym, jak ktoś nie ma zleceń, ma trudną sytuację życiową, pierdu, pierdu, pierdu. Też miałem trudną sytuację życiową i znam wiele osób, które mają trudną sytuację życiową, i one tym bardziej nie siedzą przy korycie. Ktoś, kto ma trudną sytuację życiową, jego nie stać na to, żeby siedzieć przy korycie i czekać na gotowe. Mam znajomą, której córka ciężko zachorowała i potrzebowała 80 tysięcy złotych miesięcznie na leczenie. I teraz powiedz mi, że ona powinna siedzieć przy korycie i czekać, aż ktoś jej da. Na chwilę zmienię temat, mam krótkie ogłoszenie, bo aktualnie trwają zapisy na webinar 6 listopada na temat, dlaczego 80% copywriterów nie dojdzie do 10 tysięcy złotych miesięcznie. Link do zapisu jest w opisie, a jeśli oglądasz to już po kampanii, to zachęcam do pobrania darmowego kursu, gdzie jest Twój hajs, który pokaże Ci, jak zarobić więcej siana z copywritingu. A teraz do mięsa. Skąd mieć zlecenia pod ryj? Jak to się dzieje, że y, ludzie mają zlecenia pod ryj? że ludzie o te zlecenia nie muszą się prosić, że zlecenia przychodzą do nich? Same. To nie jest żadna magia, to nie jest żaden trik, to nie jest fuks, nie są geny, nie są znajomo no, znajomości może akurat trochę są. Ale to nie są te wszystkie rzeczy, o których przyzwyczajono nas myśleć, że jak ktoś coś ma, to miał fuksa, ukradł albo mu się udało. Nic się w życiu nie udaje. To, co się w życiu udaje, to jest ułamek. Ludzie czekają jak na ten przysłowiowy los na loterię. Gdzie jest większa szansa, że trzy razy zginiesz w katastrofie lotniczej, niż że raz wygrasz na loterii. Więc zlecenia nie biorą się znikąd. Zlecenia są owocem wykonanej uprzednio pracy. I wiem, że w tym momencie 60% widzów, może 70% wyłączy, bo padło słowo praca. Ludzie chcą zlecenia bez pracy. No to odpowiadam od razu: nie ma zleceń bez pracy. Nie ma zleceń bez pracy i wybijcie to sobie w końcu z głów. Że bez wysiłku dostaniecie zlecenia. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. To jest mniej więcej taka sytuacja, jakby ktoś miał szczupłą sylwetkę przez lata, bez wysiłku, bez chodzenia na siłowni i bez odmawiania sobie konkretnego ulubionego, niezdrowego żarcia. To się po prostu nie dzieje. Pierwsza rzecz, którą musisz mieć, żeby mieć zlecenia pod ryj, to marka. Marka, reputacja. Musisz być osobą znaną z tego, że robisz robotę. I dziwi mnie to, że copywriterzy, którzy nie budują marki, oczekują, że zlecenia same do nich przyjdą. To jest mniej więcej tak, jak mieć kilka palet pustaków na działce i cement i oczekiwać, że dom sam się wybuduje. No, no nie, jeśli nie weźmiesz tego pustaka i, i go nie przykleisz do innego pustaka, no to ten dom nie powstanie. Jeżeli nie zatrudnisz ekipy i mnie nie zapłacisz, to ten dom nie powstanie. To jest mniej więcej taka sytuacja. I mądry człowiek powiedział, że ludzie odczuwają frustrację z powodu braku efektów pracy, której nie wykonali. Po angielsku to się mówi: Don't be upset by the result you didn't get from the work you didn't do. Nie wkurzaj się na to, że nie masz rezultatów pracy, której nie wykonałeś. No logiczne. Druga rzecz, jakiej potrzebujesz, żeby mieć zlecenia pod ryb, to dobra robota. Dobrze wykonana robota. Mądry człowiek, inny mądry człowiek powiedział mi kiedyś, że biznes to nie są żadne sentymenty. Biznes to jest dobra robota i cyferki. Że za biznesem, tam gdzie są pieniądze, tam zawsze gdzieś musiała być wykonana dobra robota. Nie byle jaka. Ludziom znowu się wydaje, że wezmą wytyczne, napiszą, napiszą byle jaki tekst, wezmą kasę i to jest święto. Nie. Wracając do tego domu, wyobraź sobie, że masz do zrobienia remont. Kogo weźmiesz, kogo do tego remontu weźmiesz, na jakiej podstawie będziesz szukać wykonawcy tego remontu. Oczywiście zaczniesz od kogoś, kto już komuś dobrze zrobił remont. To jest pierwsza, pierwsza ekipa, do której pójdziesz. Nie ktoś, kto ma 500 opinii w Google, choćby były same pięciogwiazdkowe, co zresztą też już nie jest legitne. Nie pójdziesz do kogoś po znajomości, bo ktoś ma ekipę, którą zna, ale ta ekipa nie robiła dla niego roboty, pójdziesz do kogoś, kto już komuś robotę zrobił. Ktoś jak ci powie, że. Słuchaj, miałem ekipę, która mi zrobiła zajebistą robotę w dobrej cenie. To jest osoba, którą wybierzesz. To jest ekipa, którą wybierzesz. Tak samo z lekarzem. Nie pójdziesz do lekarza, który ma dużo opinii, jest na pierwszym miejscu znany lekarz.pl, tylko pójdziesz do kogoś, o kim wiesz, że daną osobę wyleczył. Tak samo dentyści. Moja teraz chodzi do dentystów i ona nie idzie do dentysty, który ma najniższe ceny albo jest najbliżej. Ona idzie do dentysty, który zrobił komuś dobrze zęby. I skopiraj teren tak samo. I uwierz mi, bardzo często, żeby zrobić dobrą robotę, wystarczy oddać tekst, który spełnia wymagania na czas. To są dwa warunki. Tekst, który spełnia wymagania na czas. I uwierz mi, że myślę, 70% copywriterów, może 80%, nie potrafi wykonać tej prostej czynności. Nie potrafi oddać wystarczająco dobrego tekstu na czas. Więc to jest dla ciebie szansa, żeby się przebić. Owszem, można się bawić w over delivery. Ale nie ma takiego obowiązku. Po prostu dowoź na czas, a przebijesz się ponad większość copywriterów. Serio. A jak już zrobisz tę dobrą robotę, to przechodzimy do trzeciej rzeczy. Trzeciej rzeczy, czyli rekomendacje. Rekomendacje i to nie rekomendacje dla Ciebie. Nie to, że ktoś Ciebie poleca. Mówię o rekomendacjach od Ciebie. Poznaj ludzi i polecaj. Nie czekaj na to, że ktoś Cię będzie polecał, bo kto Cię poleci i z jakiego powodu. Kto i dlaczego miałby Ciebie polecać. Jeżeli nikt Ciebie nie zna, Nikt nie wie, że dowozisz, nie dałeś komuś wartości, to kto i dlaczego ma ciebie polecić? Dlatego, że jesteś copywriterem, dlatego, że jesteś jednym z 50 tysięcy copywriterów i coś ci się należy? Kolejna rzecz, którą trzeba wybić sobie z głowy: nic ci się nie należy. To jest wolny rynek, nic ci się tutaj nie należy. Nie ma minimalnej krajowej dla copywriterów, nie ma etatów, nie ma kodeksu pracy. Dostajesz tylko tyle w zamian, ile dasz wcześniej wartości. A im, wcześniej, a im więcej wartości od siebie dasz, tym więcej tej wartości do ciebie wróci. To nie zawsze będzie jeden do jednego. Czasem będzie tak, że polecisz kogoś, a ta osoba ciebie już nie poleci. Wtedy wiesz, kogo nie polecać. A może poleci cię za pół roku. Nigdy tego nie wiesz. Ale jeżeli ty dasz od siebie wartość, to jest antyintuicyjne. Dlaczego mam polecać kogoś, kto mnie jeszcze nie polecił? I nie czekaj na to, że ktoś cię będzie polecał, bo się nie doczekasz. Po prostu się nie doczekasz. Poznaj ludzi, dowiedz się, kto w jaką branżę obrabia. I jak widzisz zlecenie dla tej osoby, to ją po prostu oznacz i ta osoba zapamięta ciebie z tego, że ty ją oznaczasz. I później to do ciebie wróci. Uwierz mi, to do ciebie wróci. A jak się dać poznać, tak przechodzimy do czwartego etapu, czwartego elementu, czyli specjalizacja. I ja wiem, że ludzie twierdzą, że na początku trzeba popróbować wszystkiego. Nie, nie chcę tego kwestionować, nie chcę wchodzić tutaj w dyskusję. Wiem jedno. Jak ludzie mają cię polecić do zlecenia, jeśli zajmujesz się wszystkim? Czy zdarzyło ci się kiedyś widzieć na fejsie, na useme czy na contentcie zlecenie pod tytułem: Szukam copywritera, który obrabia absolutnie wszystkie branże. Ja nie widziałem. Czy może znasz klienta, który obrabia wszystkie branże, który w, w rubryce PKD w CIDG ma wpisane wszystkie PKD, że wszystko robi: paliwa, rybołówstwo, beauty, budowlanka, ubezpieczenia, finanse, księgowość. Rachunkowość, doradztwo podatkowe, projekty architektoniczne, wszystko, każda branża, jaką może sobie wymyślić. Najmądrzejszy w całej wsi. Wszędzie był, wszystko widział, na wszystkim się zna najlepiej. Modelarstwo, budowla modelarstwo, zioła, nawozy, drony, wszystko wie najlepiej. Raz w mordę dostał, to nie wiedział dlaczego. Znasz takiego klienta? Ja nie znam. Klient jak szuka, to szuka dla siebie. On nie szuka copywritera, który napisze wszystko o wszystkim. On szuka kogoś, kto pisze dla niego. I w dupie mam te twierdzenia, że dobry copywriter napisze o wszystkim i że, że copywriter powinien wszystkiego popróbować. Bo to, to nie działa od strony copywritera. To nie jest tak, że ty masz specjalizację, więc klienci będą do ciebie przychodzić, bo ty masz specjalizację. Ty masz mieć specjalizację, bo klienci szukają specjalisty. To wychodzi od klienta, nie wychodzi od ciebie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak klienci szukają, to właśnie szukają dla siebie i najczęściej szukają specjalistów. I tak samo agencje szukają specjalistów, i tak samo klienci szukają specjalistów. Jak sobie posłuchasz odcinka z Kasią chmielewską Walas z, y, z agencji Altavia Kamikaze Plus K2, to się dowiesz, że oni jak szukają, to szukają ekspertów. Jak posłuchasz Pawła Gontarka, on mówi to samo. Dla niego musisz być specjalistą. Posłuchasz sobie Wiktorii Kolinko, która z Pawłem pracowała i ona też powie, że jak szukali, to szukali ekspertów. Oni nie szukali copywritera, który napisze o wszystkim. Oni szukali ekspertów. Więc jeżeli jesteś ekspertem, to daj się poznać jako ekspert. A jeśli nie jesteś ekspertem, to się wyekspertuj na jakiś temat. Inaczej będzie Ci po prostu trudno. Będzie Ci po prostu ciężko. Do mnie przychodzą często i klienci, i inni copywriterzy, którzy chcą oddać zlecenie i pytają, czy, znam, czy znasz kopii od materaców? Czy znasz kogoś początkującego od newsletterów? Czy znasz kogoś, kto pisze o SEO? Czy znasz kogoś, kto pisze o HR? I ja znam. Znam, bo Ania Różak pisze o HR, Alina windy wiałapińska pisze o HR i znam jeszcze parę innych osób, które jasno komunikują, że piszą o HR. A jeżeli ty nie komunikujesz, że piszesz o HR-ze, chociaż się na tym znasz, to skąd mam wiedzieć, że piszesz o HR-ze? Logiczne. I mówię ci, jeszcze nie miałem klienta, ani copywritera, nikogo, kto by przyszedł i spytał, czy znasz kogoś, kto pisze o wszystkim? Przy czym, ciekawostka, w pracy nie musisz się ograniczać do danej branży. Jeżeli jesteś specjalistą od ubezpieczeń, to wcale nie jest powiedziane, że piszesz tylko o ubezpieczeniach i że nie możesz wziąć tematu, nie wiem, z fizjoterapii. Może by ci nie skłamać. Chociaż ubezpieczenia są moją koronną branżą, to z ubezpieczeń mam 30-40% przychodu. Reszta to są inne tematy, właśnie, na przykład fizjoterapia. Dlaczego? Po pierwsze, jak dowodzisz robotę, to się ciebie pytają: Słuchaj, wiem, że się na tym nie znasz, ale czy uciągniesz taki temat? Przyszedł do mnie kolega i spytał, powiedział, że ma trudny temat i woli go dać mnie, bo ja jestem sprawdzony, niż komuś, kogo on nie zna, chociaż ja się na temacie kompletnie nie znałem. I tak się dostaje zlecenia z innych branż. Nawet na których się nie znasz, za dobrą kasę. Nie siedzisz i czatujesz na fejsie, aż ktoś łaskawie opublikuje zlecenie, tylko idziesz i robisz dobrą robotę. I wtedy też decydujesz, czy takie zlecenie podejmiesz, czy nie. I w efekcie możesz pisać o wszystkim i jednocześnie zachować wizerunek specjalisty w danej dziedzinie, zamiast wyglądać na desperata albo kołchos, bo bierzesz wszystkie zlecenia i, i wszędzie cię widać na fejsie, bo, bo się na wszystkim znasz i, i nie musisz być specjalistą. Gówno, prawda. A jak już dasz się poznać, to. Piąta rzecz. Piąta rzecz, czyli relacje. Znaj ludzi, daj się poznać, daj się polubić. Nie wszyscy muszą cię lubić, ale powinny to być właściwe osoby, najlepiej osoby, które, z którymi po prostu nadajesz na tych samych falach. Budowanie relacji w online to też nie jest tak, że z każdą z tych osób musisz się spotkać na kawę i regularnie się spotykać co tydzień na kawę, bo inaczej inaczej zapomną. Nie, wystarczy tak naprawdę, że, że parę razy się komuś pokażesz. I że parę razy z kimś wymienisz parę wiadomości na, na czacie, na Messengerze ty, czy na LinkedInie. Dobrze czasem się do takiej osoby odezwać, dobrze jest o niej pamiętać, dobrze jest czasem skomentować jakiś jej wpis albo jakąś inną aktywność. I to zasadniczo najczęściej wystarczy do tego, żeby zbudować wartościową relację. Dobrze budować relacje z osobami, które mają Twojego klienta, z ludźmi z branż pokrewnych, jak SEO, płatna reklama, budowanie stron internetowych, jakieś brandingi, grafiki, tego typu rzeczy. Bo do tych ludzi przychodzą osoby, które też potrzebują treści. I też nie mówię, żeby budować relacje stricte pod to, żeby ktoś ci dał zlecenia, tylko po prostu, żeby być człowiekiem. Są ludzie, którzy mają to naturalnie, którzy naturalnie po prostu lubią sobie z kimś pogadać, lubią jak ludzie ich lubią. Są ludzie, którzy muszą o tym sobie przypominać, jak, jak, jak na przykład ja. Chociaż ja się tego w ubezpieczeniach nauczyłem, żeby rozmawiać z ludźmi, nawiązywać relacje, dlatego że oni będą polecać cię do ubezpieczeń. I są ludzie, którzy nigdy Cię nie polecą i nig nigdy nie będą chcieli z Tobą rozmawiać i trzeba po prostu zostawić samym sobie. Ale jest dużo osób, które chętnie z Tobą porozmawiają, chętnie zapamiętają cię jako tę fajną osobę i być może kiedyś albo sami spytają, czy robisz, czy coś dla nich zrobisz, albo kogoś ci polecą. Ale znowu, to musi wyjść od ciebie. Obcy człowiek nie przyjdzie do ciebie i nie powie ci: słuchaj, wydajesz się fajną osobą, chcę z tobą nawiązać relacje. No bo. Jak ma przyjść, jeśli nie dajesz mu się poznać? Jak? Którędy? I tu przechodzimy do punktu numer 6. Załóż stronę internetową. I ja krepię o tym od bardzo dawna. Strona, nawet o słabej sile domeny, powinna mimo wszystko złapać jakieś słowa kluczowe, choćby twoje imię i nazwisko. A jak ma specjalizację, i Google o tym wie, i to jest wąska specjalizacja, to nawet będzie ci łatwiej. Naprawdę, chyba nikt nie chce się pozycjonować na frazę copywriter ubezpieczenia. I nie mam zbyt dużo zapytań przez tę stronę, ale mam. Mam więcej niż zero. Mam więcej niż zero i mam też miejsce, do którego mogę wysłać klienta, żeby zobaczył, czym ja się zajmuję i jak ja to robię. Jeżeli tego nie masz, jeżeli się, nie wiem, gnieździsz gdzieś po Google Docsach, czy Canvach, czy innych PDF-ach, znaczy inaczej, nawet powiem więcej, PDF-a musisz wysłać. Nie jest tak, że twój PDF jest gdzieś w internecie i klient go sobie znajdzie. Ty go musisz wysłać. Wysłać w odpowiedzi na zapytanie. Na zapytanie, na które klient dostanie 100 lub 200 odpowiedzi. Więc Ty już automatycznie z kimś konkurujesz. Natomiast jeżeli masz stronę internetową, to jest tylko Twoja strona internetowa. Jeżeli klient wejdzie na Twoją stronę internetową, to jest tylko na Twojej stronie internetowej. Nie ma 200 PDF-ów do obejrzenia, jest tylko na Twojej stronie internetowej. Daj mu te szanse, daj mu to miejsce. Jeżeli chcesz, to mam bezpłatny kurs o tym, jak stawiać stronę internetową, nawet nie musisz się zapisywać na listę mailingową, link będzie w opisie weź sobie poświęć jeden weekend, wyklikaj choćby prostą, nie musi być ładna, prostą stronę internetową, która będzie zawierała podstawowe informacje na Twój temat i temat roboty, którą robisz dla swoich klientów. To jest tyle, to jest cała filozofia, ale możesz pójść o krok dalej. I tak przechodzimy do punktu numer 7, czyli content. Content możesz go publikować na tej już swojej stronie internetowej, którą postawisz. Bo pusta strona internetowa nie przyciągnie ruchu. No, a nie oszukujmy się, jeśli jesteś copywriterem, to najprawdopodobniej wiesz, jak tworzyć treści na stronę internetową, więc to po prostu zrób, żeby nie było, że szewc bez butów chodzi. Puste media społecznościowe też raczej nie przyciągną klientów. Daj wartość. To, co mówiłem wcześniej. Daj wartość, daj się poznać, daj sobie zaufać. Rozwiązuj problemy szerszego grona, zanim przejdziesz do zleceń. Nie oczekuj niczego w momencie, kiedy zaczynasz robić content. Skasuj wszelkie oczekiwania. Skup się na tym, żeby dawać klientom po prostu wartość. To jest coś, czego wielu copywriterów myślę, że się w ogóle nie nauczy. Bo im ktoś kiedyś wytłumaczył, że nie rób niczego bez pieniędzy, to trochę jak Jason Momoa, który kiedyś powiedział, że nie dotknie żelaza, jeśli ktoś mu za to nie zapłaci. W sensie nie pójdzie na siłownię i nie będzie dbał o sylwetkę, jeżeli nie przygotowuje się do roli. I copywriterzy tak samo, że nie mam złotówek, to nie będę, się, nie będę o siebie dbał, no bo po co. Jako że Jason Momoa może sobie na to pozwolić, bo ma wszystko, o czym wspomniałem wcześniej. Markę, dobre role, sukcesy kasowe, content, relacje, ludzie go lubią. Nawet powiedziałbym, że ma specjalizację, bo jest dużym, przystojnym gościem, więc obsadza duże role przystojnych gości, jakichś twardzieli czy tego typu rzeczy, jak Kaldrogo w Grze o tron czy Aquaman w Lidze Sprawiedliwości. W sumie nie ma strony internetowej, ale nie musi. Tak, to jest jeden wyjątek. Jason Momoa nie ma strony internetowej, ale jeśli mówię Jason Momoa, jest duża szansa, że go znasz, nawet jeśli nie ma strony internetowej. I klienci też nie muszą wchodzić na stronę internetową, żeby dowiedzieć się, kim jest Jason Momoa. Ale Jason Momoa jest znany, a ty nie, więc ty potrzebujesz strony internetowej. No i teraz, do czego prowadzi pominięcie tych kroków? Po pierwsze, zlecenia znikają ci z przednosa. Masz mieć zlecenia pod nos, a one znikają ci z przednosa. Znikają zanim się pojawią na grupach czy platformach, bo albo. Copywriter poszedł wprost do klienta, albo klient przyszedł prosto do copywritera kanałami, których nie widać. Przez maila, przez stronę, przez polecenie. Tego nie widać. Tu znika, nie wiem czy nie, większość zleceń w Polsce copywriterskich. Znika zanim trafi na juzni. Tam są zlecenia. A klient nie ma, jak do ciebie trafić, bo nikt cię nie zna. Nikt ci nie ufa. Nie wiadomo, jaką robotę robisz. Nie wiadomo, czym się tak naprawdę zajmujesz. W czym się specjalizujesz? Gdzie masz największą wartość dla klienta? Nigdzie cię nie widać, tylko w komentarzach na Facebooku chętny napisz brief. Albo napisałem brief, albo jeżeli cię nigdzie nie ma, nikt cię nie zna, nikt nie wie jaką robotę robisz no bo skąd mają to wiedzieć, jeżeli o tym nie mówisz, to jak klient ma do ciebie trafić? Którędy? Powiedz mi. To jest mniej więcej tak, jakbyś się wściekał, że nikt cię nie odwiedza, ale siedzisz tylko w domu, dom jest brzydki, zaniedbany, wymaga remontu, nikt ze znajomych nie zna twojego adresu, nikt nie wie, że masz jakieś popisowe danie, bo zresz wszystko, co ma kalorie i nie śmierdzi. Sąsiedzi cię nie znają, nikt ci nie ufa. Kto ma cię odwiedzić? Kto ma do ciebie przyjść w odwiedziny i dlaczego? Po co? Przecież, jeżeli ty robisz wszystko po coś w jakimś swoim interesie, ludzie tak samo robią wszystko w swoim interesie. Ludzie nie będą dawać ci zlecenia, bo ty ich potrzebujesz. Ludzie będą dawać ci zlecenia, dlatego że oni czegoś potrzebują od ciebie. Więc, jeżeli ty im nic nie dajesz, to czemu oni mają tobie coś dać? Owszem, możesz się teraz obrażać i mówić, przecież jestem wartościowym człowiekiem. Tak, dla siebie może i jesteś, ale dopóki nie dasz wartości innym, to dla nich nie będziesz wartościowym człowiekiem. Może to zabrzmi brutalnie, ale tak niestety jest. Druga rzecz Widzenie tunelowe. Pierwszy raz się z tym spotkałem w League of Legends, to się nazywało Tunnel Vision. Polegało mniej więcej na tym, że w ogniu bitwy gracze podejmowali nieracjonalne, nieefektywne decyzje. Generalnie najczęściej oznaczało to po prostu, że gonią za zabójstwem, zamiast gonić za celami. Bo cele wygrywają grę, zabójstwa nie. Zabójstwa są fajne, podbijają statystyki, ale stanowią metrykę próżności. Czyli po prostu fajnie wyglądają, ale de facto nic nie dają. Można mieć bardzo dużo zabójstw i przegrać grę. Bo są dwa sposoby, żeby wygrać grę. Możesz albo zniszczyć nexus przeciwnika, taką strukturę, albo doprowadzić do tego, żeby przeciwnik się poddał. Innej drogi nie ma. Zabójstwa pomagają. To jest tak jak usunięcie konkurencji z rynku. Im mniej konkurentów, tym masz więcej swobody. Żeby działać pomaga, ale nawet jeśli wtedy nie masz zbyt wiele do zaoferowania klientom, to nie wygrasz. Możesz usunąć całą konkurencję z copywritingu. Jeżeli nie masz wartości dla klienta, nie dostaniesz zlecenia. Jak masz mało zleceń, to też widzenie tunelowe objawia się w takim przypadku, że przykładowo masz takie zlecenie, jak teraz tutaj widać, widzisz 1800 zł. Myślisz kurde, to jest dobra kasa. I owszem, to jest dobra kasa, to jest kasa, którą i ja nie pogardzę, tylko za co? Bo 1800 zł to może być 6 maili, 6 letter albo jedna strona www, ale to może być 150 tysięcy znaków, jak powyżej. To może być robota na jeden dzień albo dwa, a może być robota na dwa tygodnie. I ostatnia rzecz. Frustracja. Widzisz kogoś, kto ma wszystkie 7 elementów. Widzisz kogoś, kto wykonał pracę, której nie widać. Kogoś, kto zbudował relacje, kto dał się poznać jako ekspert, kto ma, kto ma stronę internetową i kto się reklamuje. Nie widzisz pracy, jaką w to włożył. Widzisz tylko to, że zabiera ci zlecenia. I ogarnia cię gniew, bo to mogłyby być Twoje zlecenia. Nie wiem jakim prawem, bo... ale mogłyby. I wkurwia mnie to strasznie, to podejście, że coś ci się należy, że jest jakiś przydział zleceń, że ktoś to rozdaje. Nie ma przydziału. Nikt nie rozdaje. Jesteś tyle wart, ile dajesz od siebie. A jeśli nic innym nie dajesz, to ile jesteś wart? I kończy się tak po prostu, że masz problem z tym, żeby wziąć na klatę i zaakceptować fakt, że nie jesteś tak dobry, jak ci się wydaje, że są od ciebie lepsi, skuteczniejsi, bardziej proaktywni ludzie, którzy przez lata zbudowali większe zaufanie u klientów od ciebie. I klienci ich wybierają, bo im ufają bardziej. I ty nie potrafisz przyjąć tego do wiadomości. Być może udało ci się dosłuchać do tego momentu, być może słyszysz te słowa, być może jest ci przykro, ale jeśli nikt oprócz mnie ci tego nie powie, to jak masz cokolwiek zmienić? Więc podsumowując, po pierwsze, nie ma zleceń pod Ryj. Na zlecenia pod Ryj trzeba sobie zapracować, trzeba zbudować reputację poprzez dobrą robotę. Dawaj rekomendacje od siebie, nie czekaj na rekomendacje od innych. Znajdź tę specjalizację, nie musisz się jej trzymać sztywno, jeden do jednego, ale przynajmniej znajdź ją i komunikuj. I zgłaszaj się pod zleceniami tylko z tej specjalizacji, a nie pod wszystkimi, bo. Bo jak, się, jak zrobisz wszystkie zlecenia, to dostaniesz wszystkie pieniądze. No, Głupszej rzeczy chyba jeszcze nie wymyśliłem. Załóż stronę, rób content, rób content w mediach społecznościowych. Polecam tutaj szczególnie LinkedIn. Nie czekaj, aż ktoś ci da. Dawaj od siebie, aż wartość do ciebie wróci i na litość boską. Rób dobrą robotę. Naprawdę w dzisiejszych czasach nie trzeba wiele, żeby robić dobrą robotę. Myślę, że dowożąc na czas i znając jakieś podstawy copywritingu i podstawy tworzenia treści do internetu, które można nabyć naprawdę na darmowych materiałach, możesz wybić się do topowych 10% copywriterów czy content writerów w Polsce. Jeżeli chcecie się tylko ruszyć dupę i trochę postarać. Bo tym 90% nie chce się ruszyć dupy. Oni właśnie chcą tego, o czym ja dzisiaj tutaj mówię. Chcą zleceń pod ryj. Zleceń pod ryj, przypominam po raz 82, nie ma. A jeżeli chcesz wiedzieć, gdzie są klienci, chcesz znać odpowiedź na to pytanie, gdzie szukać zleceń i gdzie są klienci, którzy te zlecenia dają, i co ciekawe, gdzie są klienci, zanim dadzą zlecenie i jak dotrzeć do nich, zanim to zlecenie dadzą, to zapraszam do odcinka numer 28. Tu powinien się wyświetlać film, w którym o tym mówię.